Z nami Patryk Czarnowski. Ostatnia zapowiedź w 2020 roku, bo ostatni mecz przed nami, ale nim przejdziemy do tej rozmowy de facto o Stomilu Olsztyn, to chciałem cię zapytać, tak patrząc troszeczkę szerzej na całą rundę i te różne zmiany terminów, odwołane mecze, czy na was zawodników jakoś to wpływało, że tak naprawdę sporo w tej rundzie było niepewności i takiej potrzeby przystosowania się do warunków, które zmieniały się z dnia na dzień? Myślę, że nie byliśmy skoncentrowani przed każdym meczem. Mimo, że mecze były przełożone, czasami musieliśmy grać mecz w środę lub w weekend, więc tych meczów było sporo. Mamy szeroką ławkę bardzo dobrych zawodników, więc absolutnie to na nas nie wpłynęło. W ostatnim meczu, po raz pierwszy, od kiedy dołączyłeś tutaj do nas, do Brookbetu Termaliki Nieciecza, w środę zagrałeś w pierwszym składzie z Odrą Opole. Czułeś w ciągu tych przedmeczowych treningów, że trener chce na ciebie postawić? Czy to była decyzja, która w jakiś sposób delikatnie cię też zaskoczyła? No już wiedziałem trochę wcześniej, rozmawiałem z trenerem, wiedziałem, że trener chce na mnie postawić, że chce mi dać szansę od pierwszych minut. Co mogę powiedzieć? Cieszę się na pewno, że mogłem, miałem okazję wybiec też przed własną publicznością. Cieszę się z tego. Myślę, że... Znaczy mam nadzieję, że będę miał jeszcze niejedną okazję, żeby pokazać swoje umiejętności. Myślę, że to słowo okazja, które dwa razy użyłeś, jest też słowem kluczem, bo tych sytuacji, okazji do zdobycia bramki też w środę parę, przynajmniej dwie było, no ale czegoś tam zabrakowało. Albo bramkarz fantastycznie bronił, albo to była jakaś minimalnie niecelna próba. Znaczy jakby patrząc na wszystkie mecze, no to w każdym meczu miałem jakąś sytuację, chociaż czasami wybiegałem nawet na 5 minut, więc ta piłka szuka mnie na pewno w tym polu karnym. Czego zabrakło? Ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę, że jeżeli pierwsza bramka padnie, to worek może się rozsypać. No właśnie, czekamy na tą pierwszą bramkę, a jeszcze przed nami jeden mecz, to Stomil Olsztyn, to taka drużyna, która mało bramek traci u siebie, bo tylko 6, więc tutaj rola napastników, rola zawodników ofensywnych taka jak ty, żeby w tym ostatnim meczu rozkruszyć ten mur. Na pewno jeszcze będziemy analizować Stomil Olsztyn, jeszcze nie mieliśmy okazji, bo tak naprawdę mało czasu mieliśmy. No ale mam nadzieję, że wszyscy napastnicy, ja poprzez Kacpra, Romka i Martina, będziemy w stanie udowodnić, że ta siła ofensywna jest naprawdę bardzo mocna. Ta siła ofensywna i przede wszystkim charakter naszej drużyny jest bardzo mocny, bo to, co nas, myślę, przede wszystkim cechuje, oprócz tego, że oczywiście prowadzimy grę, staramy się zdominować rywala, to, że jesteśmy niesamowicie skuteczni i waleczni w ostatnich minutach meczu. Kilka razy już byliśmy tego świadkami. Ostatni raz w środę, kiedy to Kacper Śpiewak w ostatniej akcji tak naprawdę meczu ratował nam punkt. To by było w sumie niesprawiedliwe, patrząc pod względem piłkarskim, jeżeli dominujemy cały mecz, a tak naprawdę byśmy przegrali przez jeden głupi błąd w defensywie, więc uważam, że te strzały i te bramki pod koniec meczu są jak najbardziej zasłużone.